Trwa miesiąc bibliotek i z tej okazji chciałam Wam przeczytać książeczkę, której akcja rozgrywa się właśnie w bibliotece. A do tej biblioteki przychodzi, uwaga, mała małpka. Co z tej niezwykłej wizyty wyniknie? Zaraz się dowiemy. Michałku, też chcesz się dowiedzieć? Tak. No to czytamy, dobra? Historyjka nosi tytuł Ciekawski George w bibliotece. Wskakujesz na kolana? Tak. Chodź, już patrzę na obrazki. To jest George. George był dobrą, małą, zawsze bardzo ciekawską małpką. Dzisiaj George i jego przyjaciel, pan w żółtym kapeluszu, wybrali się do biblioteki. George nigdy wcześniej nie był w bibliotece. Nigdy też nie widział tylu książek naraz, ani tylu czytających w ciszy ludzi. Ale w dziale dziecięcym pani bibliotekarka czytała na głos. Właśnie trwała godzina głośnego czytania opowiadań. George bardzo lubił opowiadania. Przysiadł się do grupki dzieci i zaczął słuchać. Pani bibliotekarka czytała książkę o króliku. George bardzo lubił króliki. Na stoliku za bibliotekarką stała książka o dinozaurach. George nawet wolał dinozaury od królików. Miał nadzieję, że następną czytaną książką będzie właśnie ta. Jednak pani bibliotekarka zaczęła czytać opowiadanie o pociągach. George starał się siedzieć spokojnie, cierpliwie czekał na książkę o dinozaurach. Ale czasami małym małpkom trudno jest spokojnie usiedzieć w jednym miejscu, prawda? Tak, łapa ciała. Kiedy pani bibliotekarka zaczęła czytać o zwierzętach w dżungli, George nie wytrzymał. Musiał natychmiast obejrzeć książkę o dinozaurach. Szybko skoczył na stolik z książkami. Patrzcie, małpka! Zawołała dziewczynka. Bibliotekarka przyłożyła palec do ust i łagodnym głosem powiedziała: musicie cichutko być, aby wszyscy mogli słyszeć, jak czytam. Ale tam jest małpka! Zawołał chłopiec. Łapa, łapa, łapa. Kobieta przytaknęła z uśmiechem. Łapa. Kiedy mamo, mamo, mamo. Tak? Łapa, łapa, łapa. Tak, małpka chce wziąć książeczkę o dinozaurach, tak? Tak. Teraz słuchaj. Słuchaj, kochani. Kiedy skończyła czytać opowiadanie o dżungli, sięgnęła po książkę o dinozaurach. Ale gdzie ona jest i gdzie jest George? George postanowił zabrać opowiadanie o dinozaurach do domu i poczytać je razem ze swoim przyjacielem. Po drodze zauważył inną książkę. Tym razem o ciężarówkach. Ona także go zaciekawiła. Na półce stała książka o słoniach. George uwielbiał słonie, więc i tę książkę dołożył do pozostałych. Wkrótce George znalazł tak dużo ciekawych książek, że nie był w stanie ich wszystkich unieść. Przysiadł na półce, żeby odpocząć. Pi! Zapiszczała półka. Ś! Szepnął mężczyzna. Pi! Półka znów zapiszczała i ruszyła. Okazało się, że nie była to zwykła półka, lecz specjalny wózek na książki. To wspaniale! Teraz George mógł wziąć ze sobą tyle książek, ile tylko chciał. Jeździł wózkiem między regałami i napełniał go książkami o łódkach, latawcach i pieczeniu ciastek. Wskakiwał na wyższe półki, aby zdjąć książki o dźwigach i samolotach. Wreszcie George miał tyle książek, ile dał radę zmieścić na wózku. Już nie mógł się doczekać, kiedy wróci do domu i zacznie je czytać. Naprzeciwko było przejście prowadzące do drzwi wyjściowych. George był ciekaw, czy dałoby się dojechać wózkiem z książkami wprost do domu. Pchnął wózek i ruszył w kierunku drzwi. Jechał coraz szybciej i szybciej. Stop! Krzyknął młody bibliotekarz. Wracaj tu z moim wózkiem! George był zbyt przejęty, żeby go posłuchać. Wózek przyspieszał, a on świetnie się bawił. Aż do chwili, gdy... Bum! Wózek wjechał w regał z encyklopediami. Książki pospadały z półek, a George wypadł z wózka i wylądował na stercie encyklopedii gdzieś między literą O i P. O nie! Jęknął bibliotekarz, gdy zobaczył cały ten bałagan. Jak ja to wszystko posprzątam? Chciałbym pożyczyć tę książkę, powiedział mały chłopiec. A ja wezmę tę, odezwała się dziewczynka. Nie minęła chwila, gdy dzięki pomocy dzieci i George'a książki... Dobrze, już przybliżam.
Nie minęła chwila, gdy dzięki pomocy dzieci i George'a książki znalazły się znów na swoim miejscu. Na wózku zostało tylko kilka ulubionych książek George'a. Czy chciałby się zabrać do domu? Spytał młody bibliotekarz. Następnie zaprowadził George'a do lady i założył mu kartę biblioteczną. George trzymał swoją nowiutką kartę w łapce, kiedy nadszedł jego przyjaciel z naręczem książek do wypożyczenia. Tu jesteś, George! Zawołał. Widzę, że już wybrałeś coś dla siebie. Obaj położyli książki na ladzie. Bibliotekarka uśmiechnęła się na widok książek George'a. Zastanawiałam się, gdzie podziało się opowiadanie o dinozaurach, powiedziała. Też je bardzo lubię. Po czym zaznaczyła wypożyczone książki i oddała je. Tak, i oddała je George'owi. Z książkami pod pachą George pomachał na pożegnanie dzieciom i bibliotekarzom. Odwiedź nas wkrótce, George. Miłej lektury, powiedziała pani bibliotekarka i też pomachała George'owi. Machamy. I koniec. Podobała się historyjka? Tak. Wam również, mam nadzieję, się podobała. Serdecznie zapraszamy do biblioteki po wiele innych bardzo ciekawych historii, aby wypożyczane książki... Poczekaj chwilkę, chcę dokończyć. Aby wypożyczone książki zafascynowały Was równie mocno, jak ciekawskiego George'a. Pa, pa, pomachaj wszystkim. Cześć!